Alejandro liczy, że zawartość grobów egipskiej elity zdradzi sekret schyłku ery piramid. Jeśli to grobowiec, rozwiązanie może być tuż pod powierzchnią. Alejandro podejrzewa, że wejście jest tuż, tuż. Są tu ślady pracy termitów, które zjadały świeże drewno trumien. Podążamy tropem owadów. Możliwe, że w środku są kruche przedmioty. To zadanie dla Alejandra i jego wprawnych rąk. Tak, mamy wejście. Niesłychane. Nadproże. Wspaniale. Brak mi słów. Zapewne przez 4000 lat nikt ich nie oglądał. Równo wykuty otwór wygląda na wejście do grobowca elit z końcowego okresu ery piramid. To ważna chwila dla całej ekipy. Mabruk. Mabruk. Shukran. Trzeba odsłonić drzwi przed zakończeniem dzisiejszych prac. Dochodzi 10, a zmiana robotników kończy się o 13. Ślady termitów doprowadziły Alejandra do grobowca elit. Żeby odkopać wejście, trzeba odsłonić cały front. W przeciwnym razie wszystko od razu pokryje się piaskiem. Alejandro ma wolną chwilę i może się oddać refleksjom na temat potężnej kasty arystokratów, którzy przyczynili się do schyłku ery piramid. W okresie, który badamy, głową państwa był król, a zaraz po nim wezyr. Poniżej wezyrów stali zarządcy prowincji. Można więc powiedzieć, że to osoby numer 3 w państwie. W ciągu 11 sezonów Alejandro znalazł dowody, że w tej epoce władza faraonów słabła. Za to zarządcy prowincji byli coraz bogatsi. Alejandro ustalił, że kiedy Pepi II wznosił ostatnią wielką piramidę, trwała rozbudowa grobowców w Kubet el Hawa. Za rządów tego faraona powiększyły się one 5 razy. Zaświaty nie były zarezerwowane tylko dla królów, a piramida nie była jedynym sposobem, by tam trafić. Na coś takiego liczymy w odkrytym przed chwilą grobowcu. To fałszywe drzwi, magiczne przejście, przy którym zmarli mieli odbierać dary. Egipcjanie wierzyli, że dusze zmarłych objawiają się żyjącym i przychodzą do nich po pokarm niezbędny w zaświatach. Na fałszywych drzwiach w nowo odkrytym grobowcu mogą widnieć inskrypcje zawierające informacje o potędze zarządców w końcowym okresie ery piramid. Mamy nadzieję poznać nie tylko imię pochowanego, ale też jego pozycję. Stanowisko zamyka się o 13. Ekipa dokopała się dostatecznie głęboko, by zmieścił się tam jeden człowiek. Alejandro ulega pokusie. Dużo piasku. I żadnych śladów rabunku. Okradanie grobów było plagą dawnego Egiptu. Złodzieje splądrowali nawet wielkie piramidy w Gizie. Tu nie ma śladów kradzieży. Alejandro ma powody do optymizmu. Pod piaskiem mogą się kryć skarby.